Nie, no to jest ciekawe, no prawda. Uważam osobiście, że ta szkoła jest jedną z najlepszych szkół, jakie w ogóle znam, która przygotowuje najlepiej do ratowania ludzkiego życia. Ja jestem zadowolony z tej szkoły, tego, że chyba wybrałem dobry kierunek. Chcę nieść pomoc innym ludziom. Sprawia mi to satysfakcję, że mogę pomóc innym. To jest przyjemnie uczyć ludzi i patrzeć, jak z takich nieopierzonych ludzi, którzy nie mają żadnej wiedzy, wyrastają na rzeczywiście ratowników. Wielu również podejmuje pracę w zawodzie i są bardzo cenionymi pracownikami. Ci ludzie nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Właśnie teraz dostałem propozycję pracy w pogotowiu ratunkowym w Warszawie. Tak, każdy z absolwentów, który skończył tą szkołę, jest dobrym ratownikiem i nie słyszy się, żeby były jakiekolwiek zarzuty. Wszyscy po szkole są zadowoleni i wszyscy ją miło wspominamy. Reportaż z Medycznej Szkoły Policjalnej nr 4 w Warszawie imienia profesora Edmunda Biernackiego, publicznej szkoły prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 55 lat tradycji, 8700 absolwentów, 3 kierunki kształcenia, 200 uczniów, 30 godzin tygodniowo teoretycznych i praktycznych zajęć z najlepszymi wykładowcami i praktykami w Polsce. Świetnie płatny zawód, wspaniała atmosfera, możliwość dokształcania w wyższych szkołach i akademiach medycznych, zajęcia praktyczne w najlepszych szpitalach w Warszawie. Największy odsetek absolwentów, którzy już w trakcie praktyk otrzymują propozycję pracy. Żadna szkoła zawodowa w Polsce nie może poszczycić się takimi osiągnięciami. W Medycznej Szkole Policjalnej nr 4 w Warszawie imienia profesora Edmunda Biernackiego, bardziej znanej pod popularną nazwą Medyk, uczniowie zdobywają bezcenną wiedzę na 3 kierunkach. Ratownik medyczny to zawód niezwykły. Dzięki tym ludziom i ich umiejętnościom tysiące ofiar wypadków zachowuje zdrowie i życie. To ich szybkość, precyzja, opanowanie i zawodowy kunszt daje nam gwarancję, że możemy czuć się bezpieczniej. Ofiary wypadków i tragedii często mawiają o nich anioły. Zjawiają się właśnie wtedy, gdy ofiarom wydawało się, że już tylko Bóg może ich uratować. Niemniej istotny jest masaż. Dzięki świetnemu wyposażeniu pracowni masażu, fizykoterapii i kinezyterapii w Medyku oraz praktykom w renomowanych placówkach służby zdrowia już w trakcie 2-letniej nauki uczniowie nabywają praktycznej wiedzy o skutecznych metodach rehabilitacji. Prężnie rozwija się również Wydział Elektroradiologii, w którym najlepsi praktycy i pedagodzy uczą solidnej diagnozy zdrowia człowieka za pomocą nowoczesnej aparatury elektromedycznej w pracowni EKG, rentgenografii czy mammografii. Każdy z uczniów ma dostęp do dobrze wyposażonej czytelni, zaś w przerwach można zjeść smaczny obiad zaledwie za kilka złotych. Jednak Medyk daje o wiele więcej. Są zajęcia uczące trudnej sztuki badania krwi, poznawania anatomii człowieka i prowadzone w 2 pracowniach komputerowych lekcje informatyki. Jest wreszcie czas na kształtowanie właściwych postaw na lekcjach psychologii, naukę języka angielskiego, dbałość o kondycję fizyczną i projekty, które Medyk prowadzi poza oficjalnym programem. Uczniowie Medyka w samym tylko 2008 roku mogą poszczycić się spektakularnymi sukcesami. Szkolna drużyna ratowników medycznych zdobyła pierwsze miejsce i Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego w pierwszych mazowieckich zawodach w ratownictwie medycznym dla szkół policjalnych w Przasnyszu. Uczniowie ratownicy medyczni stanęli na podium zajmując 1., 2. i 3. miejsce, zdobywając tym samym tytuł ambasadora bezpieczeństwa w konkurencji ze studentami ratownictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentami Szkoły Głównej Handlowej w czasie konferencji Wojna Drogowa 2, zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Medyczna Szkoła Policjalna nr 4 w Warszawie imienia profesora Edmunda Biernackiego rozwija się dalej. Jakie są plany na przyszłość? Marzeniem naszym jest zwiększenie liczby kierunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej. Zastanawiamy się nad tym, jakie kierunki jeszcze możemy zaproponować, żeby wykorzystać ten potencjał w szkole i potencjał kadry i bazę, którą tutaj świetną mamy. Także stawiamy na rozwój szkoły, na to, żebyśmy w dalszym ciągu rozwijali się tak, jak się rozwijamy. Dzięki Medykowi każdego roku przybywa w Polsce coraz więcej cichych bohaterów ratujących zdrowie i życie, specjalistów prowadzących własne biznesy, dających pracę innym, zaś społeczeństwu dobrą opiekę medyczną. Wyższe uczelnie medyczne zyskują studentów, którzy będąc już lepiej przygotowanymi do zawodu, osiągają sukcesy w praktyce medycznej.
Więcej informacji na stronie www.medyk4.pl.